Według ciebie fachowej oceny wygrał. Witamy wszystkich. Maciek Alf-Glaubus i Maciej Brzarski. W związku z całym gnojem i bagnem, jaki się zrobił po walce Don Cassia z Polakiem na gali Fame MMA 3, korzystając z okazji, że odwiedził mnie Maciek, którego uważam za autorytet, jeżeli chodzi o MMA, brazylijskie jiu-jitsu, zapasy, postawiliśmy obejrzeć walkę i Maciek jako ktoś, kto się zna, kto sędziuje. I to wszystko. Maciek to wszystko teraz oceni, obejrzymy. I uważam, że z tym werdyktem, który Maciek pokaże, powie, powinniście bardziej się liczyć. Nie lubię zbytnio komentować pojedynków, w których bije się serce z rozumem, a tutaj sercem za Polakiem, rozum jednak za Kasiuszem. I poszli! Polak prawidłowo tutaj na wsteczny. Jest badanie dystansu. Oj! Szło tam weszło. Chyba coś ze strony Polaka. I wyszło, oczywiście. Weszło, oczywiście, no, ładnie się. Tak, i Kasiusz zdaje się mieć jest różnica ponad 20 kilo. No, skurwa, sporo, nie? W tej formule. Oj, prawie się wywrócił. Nie poszedł wcale mocno do przodu Kasiusz. Ja zeszedł tylko prosty, ale jednak... Ale on wcale nie musi iść bardzo do przodu, bo ma zdecydowaną przewagę za siebie. No, ale widzisz, ale tak po prostu tak. Prostych. Jeszcze dołożyć kilka lewych i Polak Polański może wcale do niego nie dojść. Ręka na nogę, tak? Ale ręka nie trafiła, nie? Dużych wrażeń, aby go upolować i trafić. Koło ucha mocno. Bardzo wyszedł 2 na 1. Tak jest, prawie prostym zachwiał równowagą Adriana Polańskiego. Jest bardzo skupiony, nie podpala się, idzie na spokojnie. On chce go tam wypunktować, on chce go noga wziąć na dystans. Adrian musi zmienić taktykę. Nieskuteczne są te jego podjęcia. Nie na wymianę, Adrian Polak nie na wymianę, bo tutaj wymiana nie ma większego sensu. On ma zdecydowanie większą przewagę zasięgu ramion. No przedce, nie? Tak. Było dobre. Znowu przed, znowu. No kurwa, tak. Tutaj znów przed. Tak. Tak jakby... Ciosów więcej bije Don Cassio, ale... Obserwujemy. Lowsze. Ale kontroluje sytuację Cassio. Mamy klincz. Czy będzie obalenie? Nie. Teraz taki klincz jest na czyją stronę? Tamte ma podpiętą klamrę pod pachami, czyli co? Ale no nie dajesz, nie może go wytrącić z równowagi, nie? Ale nie, w sensie, czy to daje coś? Atakuje, ale tamten jest stabilny i zobacz, w ogóle nie... To jest po prostu klincz, nie? Nic się nie dzieje. Nie jest niczony, tak. Ale teraz dociska do jego do siatki, tak, czyli... Uciskanie do siatki. Zdobywa pole, no ale co z tego? Jest runda dla białych spodanek. Czyli Don Cassio wygrał. Pierwszą rundę wygrał Don Cassio. Oni walczą po 3 minuty, tak? Po dwie. Po dwie. Zależy właśnie na tą obrzydce wagową. Prawie 10 tysięcy ludzi było, nie? Na hali. No i wiesz, no i Don Cassio tak jakby wywierał presję, czyli środek jest jego, tak? To też jest skaliczone na niego, prawda? Przywitanie i ruszyli tak do drugiego starcia. Polak bardzo ruchliwy. No tu typowo boksersko chodzi lewa rączka u Kasiusza. Bada sobie dystans. Ostry wymiany. I tu widzisz, Kasiusz uderzył tylnym, trafił, ale ten dwa cepy tak, wsadził, tak? Na szczękę, tak. Tak. I tutaj wszedł jeden czysty, tak. Fajne zamaszyste ciosy sierpowe Polańskiego. No, wszedł low, tylny nie wszedł. Ten się mocno wsadza. I on wsadza, ten przedni się wsadza. Mocny cios na korpus. W wykonaniu Kasiusza. Może presja jest na stronę białego, nie? W białych słynkach. Tak jest. I znowu sklinczowali. Czy będzie parter? Czyli obalił, biały obalił. No, oddał, zobacz, pozycję oddał. Ale nie, w sensie przewrócił biały. Czyli jest przewrócenie dla niego, tak, i kontroluje, 50%, i bije. Jeżeli zobacz, pierwszy równo po minucie walki praktycznie. No. Będzie przychodził do gardy, wykręca się do gardy. Tak, ma gardę. Ale jest liczona runda. Tak, czyli runda druga będzie dla białego. Jaką on ma determinację, on się nie boi! Bez gardy, zupełnie z gardy opuścił ręce Polak. Oj, niebezpiecznie się tutaj... No, to już się strzemę weszło, ale zauważ, że Kasiusz już nie chce tego skończyć!
wygrać. On chce już ta walka dbała. Ostra wymiana. Drugi raz była na ziemi. Chyba oboje są już mocno zmęczeni. Polak walczy już tam, ale tutaj wyłącznie serce. Ale trafia. No, trafia i to kurwa naprawdę. Trafia, wycofuj. Prawe, tak, co tylnie wchodzą. No. Ale ten się cofa i też trafia. No ale to jest już 2-0. Czyli jest 2-0, czyli jeżeli jest teraz 2-0, no to musiałaby być kurwa runda. No to walka jest wygrana, tak? Czyli nie możesz w MMA, właśnie jest takie to sędziowanie tak jak w UFC, oni mają swoje specyficzne i wszyscy się na nim jakby wzorują, nie? A nie ma coś takiego jak w boksie, że jeżeli liczysz ciosy, cios musi zrobić wrażenie. Ja nie mogę cię klepnąć i to się liczy jak punkt, nie? Rozumiesz, co chodzi? Musi być wrażenie. To jest właśnie problem, jak jest różnica wagowa, że na przykład tamten co z tego, że trafiał, nie robi na nim wrażenia. No i co? To nie jest kurwa walka na punkty. Ty trafiłeś 15 razy, tylko jest na wyniszczenie, to jest MMA, nie? Tak jak leży na plecach i w jiu-jitsu często jest, bo pracuje gardą, ale tu leżysz na plecach, a gościu zadaje ciosy, albo ty nic nie robisz, tylko blokujesz, no nie wygrywasz, nie? Pracujesz gardą, ale gościu cię trafia i... Weź. Niemiłosiernie punktowany przez Kasiusza Polak. Klincz jest po nic. Nie ma tutaj a, że Kasus dociska do ściany. Nie, ale ten bo Polak pierwszy sklinczował i nic nie robił z tego, nie wychodził, po prostu przetrzymywał, nie? W klinczu. No ale czas się kończy. Tu trafił. Polak niesamowity jest. Ale charakter ma, nie? Determinacji. Tak, może sędziowie brali pod uwagę to, że... No właśnie, że przewaga, że to jakoś dodali? Ja nie wiem. A co tam sędziował w ogóle? A, ze spodenki trzyma, minus punkt za chwilę. Wiesz, co dziś powinno być dać. Nie puszczę spodenek. Co robi sędzia w oktagonie? Jeszcze nóg, tak naprawdę nóg nie odpalił Kasiusz. Zauważ, że Kasiusz nie chce zakończyć. Demoluje go, nie? Już. Zdecydowanie. Aj, kolano tam poszło. Odebrało kolejne procenty. Stary, to już jest runda 10-8, kurwa. O, i teraz patrz, teraz to. Czy to może być decydujące? Nie. Ale skoro... Jest 30 sekund, półtorej minuty, czyli 75% walki, bo w stylce, gdzie go demolował. No. Żadne ciosy, co to jest za cios. Nic. I co z tego, że obalenie? I teraz jak to? Jak on się z nim przekręcił? I, czyli miał z tych 25% walki niecałą połowę go w parterze i nic nie zrobił, nic. Tamten się ale dobrze, tam było obalenie, było kontroli, obalenie. A tam była kontrola. Tam była kontrola. Tam była kontrola i próba zadawania ciosów i jakichś wykonania. Czyli 3-0, nie? Szanowni Państwo, według Ciebie fachowej oceny wygrał Don Casio. Tak, zdecydowanie. Proszę Państwa, dla Was specjalnie Maciek Alfglaubus przyjechał z Poznania na live'a, na z Poznania, żeby to wszystko wyjaśnić. Don Casio wygrał w 100%. Casius, wygrałeś walkę, dla nas jesteś wygrany.